Drodzy Państwo, jest późny sierpień 2023 roku. Krasnogruda, dwór Miłosza, kawiarenka Piosenka o porcelanie i Ryszard Krynicki. Witamy Cię bardzo serdecznie, Ryszardzie. Drodzy Państwo, tak zamierzyliśmy z naszym gościem przebieg tego spotkania, że nie będzie czytał tylko swoich wierszy. I chciałem od razu przy tej okazji na początku powiedzieć, że to już jest taki czas, że Ryszard Krynicki coraz bardziej staje się gospodarzem polskiej poezji, poezji, którą tłumaczy z innych języków i że bardzo często udziela głosu innym poetom, czy jako tłumacz, czy człowiek, który czyta wiersze. Byłem gościem i spędzałem razem 80-lecie Ryszarda Krynickiego kilka miesięcy temu. To było bardzo niedawno i wtedy były dwa wieczory, to znaczy jeden wieczór, w którym Ryszard Krynicki czytał właściwie taką swoją antologię poezji polskiej, poczynając od Micińskiego, a kończąc na młodych poetach, których wydaje jako wydawca i twórca wydawnictwa A5. Ale mówiąc to, sobie od razu uświadomiłem, że moje pierwsze spotkanie z Ryszardem Krynickim było już wtedy takie, że on nie swoje wiersze czytał, tylko czytał wiersze Czesława Miłosza. I byłem wtedy w wieku studenckim, pierwszego roku, jak jeszcze było nasze zaskoczenie, że na tym uniwersytecie latającym, w którym żeśmy się w prywatnym mieszkaniu spotkali, może to był 77, może 78 rok, Ryszard Krynicki, poeta, wtedy żeśmy go utożsamiali z ruchem Nowej Fali, którego tomiki, wiersze czytaliśmy, podczas tego wieczoru wyciągnął zupełnie inną książkę. I tak, może przypadków nie ma na tym świecie, ale ta książka jest na tym stole, tutaj widzę, z nami. I zaczął nam czytać wiersze Czesława Miłosza. Więc tak jak pragnąłeś, Ryszardzie, zacznijmy od Czesława Miłosza. Zacznijmy od tej książki. Tak, to jest książka, o której pięknie napisałeś w jednym ze swoich esejów. I mnie ją podarował Jerzy Giedroyć podczas mojej pierwszej wizyty w Maison Lafitte w 1977 roku. A to jest książka wydana w Ann Arbor w 1976 roku przez Aleksandra Schenkera, który tutaj napisał też przedmowę. I ona zawiera wiersze oczywiście z wcześniejszych tomów, z pierwszych, można powiedzieć, dzieła poetyckiego Czesława Miłosza. Ja bym oczywiście chętnie przeczytał tutaj o wiele więcej wierszy, ale nasz czas jest ograniczony, więc wybrałem kilka, może nawet kilkanaście wierszy właśnie na początek Czesława Miłosza. I zacznę od jego wiersza Spotkanie. To jest wiersz z tomu Ocalenie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, z tomu Ocalenie, wydanego w 1945 roku, zaraz po wojnie. Spotkanie. Jechaliśmy przed świtem po zamarzłych polach. Czerwone skrzydło wstawało. Jeszcze noc.
I zając przebiegł nagle tuż przed nami, a jeden z nas pokazał go ręką. To było dawno. Dzisiaj już nie żyją ni zając, ani ten, co go wskazywał. Miłości moja, gdzież są? Dokąd idą? Błysk ręki, linia brzegu, szelest gród. Nie z żalu pytam, ale z zamyślenia. Tu jest drobny druk, żeby się długie wersy Miłosza złożyły. Walc. To jest też wiersz z tomu Ocalenie. Walc. Już lustra dźwięk walca powoli obraca i świecznik kołując odpływa w głąb sal. I patrz, 100 świeczników we mgłach się zatacza, 100 luster odbija snujący się bal. I pyły różowe jak płatki jabłoni, iskry słoneczniki chwiejących się trąb. Rozpięte szeroko jak krzyże w agonii, szkło ramion, czerń ramion, biel ramion i rąk. I krążą w zmrużone swe oczy wpatrzeni, a jedwa przeleści o nagość, ach, cyt. I pióra, i perły w huczącej przestrzeni, i szepty, wołanie, i zawrót, i rytm. Rok 910. Już biją zegary, lat cicho w klepsydrach przesącza się piach, aż przyjdzie czas gniewu, dopełnią się miary i krzakiem ognistym śmierć stanie we drzwiach. A gdzieś tam daleko poeta się rodzi, nie dla nich napisze ich pieśń. Do chat drogą mleczną noc letnia podchodzi i psami w olszynach zanosi się wieś. Choć nie ma go jeszcze i gdzieś kiedyś będzie, ty, piękna, nie wiedząc, kołyszysz się z nim i będziesz tak tańczyć na zawsze w legendzie, w ból wojen wplątana, w trzask bitew i dym. Stań tutaj przy oknie i uchyl zasłony w olśnieniu, widzeniu, na obcy spójrz świat, walc pełza tu, liśćmi złotymi stłumiony i w szyby zamiecią zimowy dmie wiatr. Lodowe pole w brzasku żółtej zorzy w nagle rozdartej nocy się otworzy, tłumy biegnące wśród śmiertelnej wrzawy, której nie słyszysz, odgadujesz z ust. Do granic nieba sięgające pole, wyre morderstwami, krew śniegi rumieni, na ciała skrzepłe w spokoju kamieni, dymiące słońce rzuca ranny kurz. Jest rzeka, na wpół lodami przykryta i niewolnicze na brzegach pochody. Nad siną chmurę, ponad czarne wody, w czerwonym słońcu błysk bata. Tam, w tym pochodzie, w milczącym szeregu, patrz, to twój syn, policzek przecięty, krwawi. On idzie, małpie uśmiechnięty, krzycz, w niewolnictwie szczęśliwy. Rozumiesz, jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna. I mija tak człowiek i już zapomina, o co miał walczyć i po co. Jest takie olśnienie w bydlęcym spokoju, gdy patrzy na chmury i gwiazdy i zorze. Choć on umrzeć nie może i wtedy powoli umiera. Zapomnij, nic nie ma prócz jasnej tej sali i walca, i kwiatów, i świateł, i ech. Świeczników 100 w lustrach kołysząc się pali, i oczy, i usta, i wrzawa, i śmiech.
naprawdę po ciebie nie sięga dłoń żadna. Przed lustrem na palcach unosząc się stań. Na dworze jutrzenka i gwiazda poranna i dzwonią wesoło dzwoneczki usań. 1942, Warszawa. Campo di Fiori. W Rzymie na Campo di Fiori kosze oliwek i cytryn, bruk opryskany winem i odłamkami kwiatów. Różowe owoce morza sypią na stoły przekupnie, naręcza ciemnych winogron padają na puch brzoskwini. Tu na tym właśnie placu spalono Giordana Bruna. Kat płomień stosu zażegnął w kole ciekawej gawiedzi, a ledwo płomień przygasnął, znów pełne były tawerny. Kosze oliwek i cytryn nieśli przekupnie na głowach. Wspomniałem Campo di Fiori w Warszawie, przy karuzeli, w pogodny wieczór wiosenny, przy dźwiękach skocznej muzyki. Salwy za murem getta głuszyła skoczna melodia i wzlatywały pary wysoko w pogodne niebo. Czasem wiatr z domów płonących przynosił czarne latawce, łapali płatki w powietrzu, jadący na karuzeli. Rozwiewał suknię dziewczynom ten wiatr od domów płonących. Śmiały się tłumy wesołe w czas pięknej warszawskiej niedzieli. Morał ktoś może wyczyta, że lud warszawski czy rzymski handluje, bawi się, kocha, mijając męczeńskie stosy. Inny ktoś morał wyczyta o rzeczy ludzkich mijań, o zapomnieniu, co rośnie, nim jeszcze płomień przygasnął. Ja jednak wtedy myślałem o samotności ginących, o tym, że kiedy Giordano wstępował na rusztowanie, nie znalazł w ludzkim języku ani jednego wyrazu, aby nim ludzkość pożegnać, tę ludzkość, która zostaje. Już biegli wychylać wino, przedawać białe rozgwiazdy, kosze oliwek i cytryn nieśli w wesołym gwarze i był już od nich odległy, jakby minęły wieki, a oni chwilę kali odlot w pożarze. I ci, ginący, samotni, już zapomniani od świata, język ich stał się nam obcy, jak język dawnej planety. A wszystko będzie legendą i wtedy po wielu latach na nowym Campo di Fiori bunt wznieci słowo poety. 1943, Warszawa. W tym tomie, w tym czasie Miłosz napisał też cykl wierszy, poemat właściwie, Świat, poema naiwne. I ja z tego cyklu, w którym znajduje się zresztą inny mały cykl wierszy Wiara, nadzieja, miłość, chciałbym przeczytać ten trzeci, Miłość. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy, bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, ze zmartwień różnych swoje serce leczy. Ptak mu i drzewo mówią, przyjacielu. Wtedy i siebie, i rzeczy chcę użyć, żeby stanęły wypełnienia, łunie. To nic, że czasem nie wie, czemu służyć. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.
który skrzywdziłeś, wiersz z tomu Światło dzienne. Który skrzywdziłeś człowieka prostego śmiechem nad jego krzywdą, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając, na pomieszanie dobrego i złego. Choćby przed tobą wszyscy się skłonili, cnotę i mądrość tobie przypisując, złote medale na twoją cześć kując, radzi, że jeszcze dzień jeden przeżyli. Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić. Narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. 1950, Washington, D.C. Z tomu Król Popiel i inne wiersze. Nie więcej. Powinienem powiedzieć kiedyś, jak zmieniłem opinię o poezji i jak to się stało, że uważam się dzisiaj za jednego z wielu kupców i rzemieślników Cesarstwa Japonii, układających wiersze o kwitnieniu wiśni, o chryzantemach i pełni księżyca. Gdybym ja mógł weneckie kurtyzany opisać, jak w podwórzu witką drażnią pawia i z tkaniny jedwabnej, z perłowej przepaski wyłuskać ociężałe piersi, czerwonawą pręgę na brzuchu od zapięcia sukni. Tak przynajmniej jak widział szyper galeonu, przybyłych tego ranka z ładunkami złota. I gdybym równocześnie mógł ich biedne kości na cmentarzu, gdzie bramy liże tłuste morze, zamknąć w słowie mocniejszym niż ostatni grzebień, który wpruchnie pod płytą, sam czeka na światło. To bym nie zwątpił. Z opornej materii co da się zebrać? Nic. Najwyżej piękna, a wtedy nam wystarczyć muszą kwiaty wiśni i chryzantemy i pełnia księżyca. 1957, Montgeron. W tym tomie Król Popiel i inne wiersze znajduje się też cykl, który się nazywa Album snów. Nie mam czasu, żeby go przeczytać w całości, ale może jeden albo dwa sny przeczytam. Album snów, 10 maja. Czyżbym pomylił dom albo ulicę, a może schody, choć kiedyś bywałem tam co dzień. Zaglądałem przez dziurkę od klucza, kuchnia i ta, i nie ta. I niosłem nawiniętą na szpuli taśmę z plastiku, wąską jak sznurowadło. To było wszystko, co napisałem przez tak długie lata. Zadzwoniłem niepewny, czy usłyszą tamto nazwisko. Stała przede mną w sukni szafranowej, niezmienna, witająca mnie uśmiechem bez jednej łzy czasu. I rankiem niebieskie sikory śpiewały na cedrze.
14 sierpnia. Kazali nam zapakować rzeczy, bo dom będzie spalony. Zdążyłem napisać list, ale ten list był ze mną. Złożyliśmy węzełki, siedliśmy pod ścianą, patrzyli, kiedy na węzełki kładliśmy basetlę. Moi synkowie nie płakali. Powaga i ciekawość. Jeden żołnierzy niósł bańkę benzyny. Inni zdzierali firanki. Może jeszcze jeden sen. 23 listopada. Długi pociąg stoi na stacji i peron jest pusty. Zima, noc, niebo mroźnie podpływa czerwienią i słychać tylko płacz kobiety. O coś błaga daremnie oficera w kamiennym płaszczu. To są wiersze z 1959 roku, napisane także w Mążerą. Jeszcze może dwa albo trzy wiersze z tomu Miasto bez imienia z 1969 roku. Okno. Wyjrzałem przez okno obrzasku i zobaczyłem młodą jabłonkę przeźroczystą w jasności. A kiedy wyjrzałem znowu obrzasku, stała tam wielka jabłoń obciążona owocem. Więc dużo lat pewnie minęło, ale nic nie pamiętam, co zdarzyło się we śnie. Zaklęcie. Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony. Ani krata, ni drut, ni oddanie książek na przemiał, ani wyrok banicji nie mogą nic przeciw niemu. On ustanawia w języku powszechne idee i prowadzi nam rękę, więc piszemy z wielkiej litery prawda i sprawiedliwość, a z małej kłamstwo i krzywda. On ponad to, co jest, wynosi, co być powinno. Nieprzyjaciel rozpaczy, przyjaciel nadziei. On nie zna Żyda, ni Greka, niewolnika, ni Pana, w zarząd oddając nam wspólne gospodarstwo świata. On z plugawego zgiełku dręczonych wyrazów ocala zdania surowe i jasne. On mówi nam, że wszystko jest ciągle nowe pod słońcem. Otwiera dłoń zakrzepłą tego, co już było. Piękna i bardzo młoda jest filozofia i sprzymierzona z nią poezja w służbie dobrego. Natura ledwo wczoraj święciła ich narodziny, wieść o tym górą przyniosły jednorożec i echo. Sławna będzie ich przyjaźń, ich czas nie zna granic. Ich wrogowie wydali siebie na zniszczenie. To były wiersze Czesława Miłosza. Bardzo dziękuję, Ryszardzie. Jestem poza wszystkim. Co doświadczamy tutaj, słuchając ciebie czytającego Miłosza, to dla mnie jest to 55 lat mija od czasu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem Czesława Miłosza, tak jak właśnie dzisiaj czytasz z tej samej książki. Chyba już tak, jak to było. Musiałem mieć, nie, 45, tak, przepraszam. Troszkę tak jest, jak w tym wierszu Okno,
To znaczy już nic nie pamiętam, co się pomiędzy przyśniło. Ale chciałem cię zapytać jeszcze, zanim przejdziemy dalej, o twoje spotkania z Miłoszem. A zwłaszcza te ostatnie, które, o którym dałeś świadectwo, gdzieś zostawiając ślady, ale myślę, że dla nas wszystkich ono będzie bardzo ważne. No, miałem to szczęście, że spotkałem kilka razy w życiu Czesława Miłosza. Tych spotkań nie było wiele, ale jak mówię, było ich kilka co najmniej. Ale nigdy go nie zapytałem, bo ja kiedyś zadedykowałem mu wiersz, który jest w mojej książce wydaną w Instytucie Literackim. No i wahałem się, czy mu wysłać, czy nie wysłać. No i w końcu czas mojego, bo byłem wtedy w Wiedniu na stypendium. Czas mojego pobytu niestety się nagle zakończył i ja już idąc na dworzec uświadomiłem sobie, że jednak nie wysłałem tej książki Czesławowi Miłoszowi. I książki z listem, bo napisałem też listy do niego i poprosiłem moją znajomą, żeby ona to zrobiła. Do dzisiaj nie wiem po prostu, czy ta książka do niego dotarła. A też jakoś nie ośmieliłem się go zapytać, czy ją dostał, bo pomyślałem sobie, no, że gdyby dostał, to by jednak może coś wspomniał, ale a jeżeli nic nie mówi, no to może po prostu ją jakoś tam zignorował, czy tak, więc to było takie moje pierwsze niedoszłe, rzekłbym, spotkanie z Miłoszem. No, potem jak wiadomo, Miłosz, to znaczy już po 89 roku, przeniósł się do Krakowa, do miasta, w którym mieszkał zaraz po wojnie. I wtedy właśnie kilkakrotnie go spotkałem. Pamiętam takie spotkanie z okazji wydania antologii. Ojej, przypomnij mi. Wypisy z ksiąg użytecznych. I to było takie spotkanie, w którym brała udział Wisława Szymborska, Bronisław Maj, no i ja. Ja z tego powodu, że Czesław Miłosz wybrał tam jeden mój krótki wiersz, który może, jeżeli będzie czas na to, to może tutaj przeczytam. No i to oczywiście dla mnie to było bardzo ważne. Czułem się nagrodzony, że akurat wybrał te dwie moje linijki do tej antologii, którą zresztą bardzo lubię, bo to jest w ogóle piękny pomysł wydać taką akurat antologię. I z kolei, kiedy myśmy się przeprowadzili z Poznania do Krakowa, to Czesław Miłosz był
pierwszym człowiekiem, który do nas zadzwonił i zaprosił nas na spotkanie. Wcześniej jeszcze było spotkanie w Poznaniu, bo Czesław Miłosz przyjechał do Poznania. Spędziliśmy wtedy kilka godzin wspólnie. No i to ostatnie spotkanie, kiedy on już był ciężko chory. Ja bardzo chciałem go zobaczyć, ale jakoś nie miałem odwagi i poprosiłem Tomka Fiałkowskiego z Tygodnika Powszechnego, żebyśmy może razem go odwiedzili. On już wtedy był bardzo słaby, cały czas leżał. I ja próbowałem opisać to spotkanie w takim wspomnieniu krótkim moim. I bo w pewnej chwili on powiedział, że miałem dziwny sen. To znaczy ja nie cytuję tego dosłownie, ale miałem dziwny sen. Śniły mi się rzeczy ostateczne. No i nie zapytaliśmy go wtedy ani Tomek, ani ja. Niestety, żeby, to znaczy nie, jakoś, no właśnie, nie mieliśmy odwagi, żeby zapytać o rzeczy ostateczne. Nie, to było w jego domu. To było w jego domu. Bardzo Ci dziękujemy za i czytanie Czesława Miłosza, i to wspomnienie o nim. Kolejną książkę, którą Ryszard tutaj ma na stole, i osobę, którą chciałby przywołać podczas tego spotkania. I bardzo też jestem Ci wdzięczny, że pomyślałeś o Leszku Aleksandrze Moczulskim jako tym poecie, który w tym miejscu w Krasnogródzie byś chciał przeczytać. To był. Z Leszkiem chyba się znaliście blisko, prawda? Tak. On darzył mnie swoją przyjaźnią. I to był bardzo mi bliski człowiek i bardzo bliski poeta, Leszek Aleksander Moczulski. I też pomógł mi w życiu. Chcesz powiedzieć troszkę? No, to bym musiał mówić o sobie, tak. No bo to był taki ten. Ja na początku lat 70. przez jakiś czas pracowałem w piśmie Student. Potem straciłem tę pracę i straciłem też w czasie, kiedy pracowałem w Studencie, mieszkałem w domu akademickim. I ten. No i potem z dnia na dzień z przyczyn. Tak, jak to, nie pamiętam. Proszę? No tak to się nazywało, tak. Z dnia na dzień straciłem tę pracę i straciłem też mieszkanie.
I Leszek, i Krystyna Moczulscy przygarnęli mnie wtedy na jakiś czas. Chociaż sami mieli bardzo małe mieszkanie, bo to było jakieś M2, jeśli dobrze pamiętam. Więc no, po prostu jestem im za to bardzo wdzięczny. Leszek też zresztą namówił mnie do napisania kilku piosenek, tak, no bo to czy wierszy do muzyki Marka, do wierszy, które to znaczy wiersze do muzyki, tak, które potem śpiewał Marek Grechuta. Nie tylko mnie jednego, bo też i wielu innych poetów. Są dwie takie płyty Marka Grechuty, gdzie on śpiewa wiersze polskich poetów. No i tam są, na tych płytach są właśnie też i moje wiersze. Wspominam o tym, bo to jest jakieś doświadczenie w pisanie do muzyki. Mamy tutaj przed sobą książkę Lśnienia. Autor wyboru tych wierszy Leszka Aleksandra Moczulskiego, Zbigniew Fałtynowicz, jest tutaj z nami. Bardzo mi miło. Rozumiem, że przeczytasz kilka. Przeczytam kilka. Tak, no może. Chociaż tu chyba nie muszę przypominać, że to jest książka wydana przez Pogranicze w roku 2018, jeśli dobrze pamiętam, tak? W serii Inicją. Ulica Utrata. Słowami utraty witam cię, miasteczko, i tym A rodzącego się nad ranem w miejskim szpitalu dziecka. Słowami utraty witam cię, miasteczko, cytrę nad wodami, twoje ży i szy, wszystkich kierejszów, wierżajtysów, uniemańskie wszystkich niemulisów, twoje E rzeczne, bełzików, jedrojciów, twoją ciszę szmulków, dawidków, modlitewników rozsypanych, po których biegaliśmy pod ścianą burznicy. Słowami utraty witam cię, miasteczko. Twoje okresowe w tym słowie Boże, Boże. Cytrę wodami, twoje szy i szy. Słowami utraty witam cię, miasteczko, i te wszystkie twoje kantylenek, samogłosek, o i u. Kantyleno od Jana Kochanowskiego, trenów u spokojne wobec śmierci, u lamen, u zdeń. Pojedowe u. U, ściano polszczyzny lamentów. U, nieopanowane już potem. U, kresowe. U, żydowskie. U, rozlane szeroko ziemi, gdzie oświęcim. Słowami utraty witam cię, miasteczko. Twoje u lamentów, u zawodzeń, u naszej godziny śmierci. Cytrę nad wodami, twoje ży i szy.
stanąłem nad jeziorem, wybrałem je poranku. Stanąłem nad jeziorem w bramie poranku. Wiatr zacinał jezioro i biały żagiel przekreślał linię okolicznych lasów. Nie wygasła gwiazda wody, rzucała swój jasny cień i przymywała oczy z niewiarygodnego świata. Ptak jak przyjaciel stał nad wodą i w sercu. Podniosła się zasłona dnia i krystaliczne mgły schodziły ku łąkom, trzcinom, podmokłym lasankom. Oko jeziora zmrużonej wody patrzyło przeze mnie w głąb dnia i oko leśnych ostępów z przeciwległego brzegu. Rozłożyły się barwy uprawnych pól i w dole tonie jeziora. Fiolet, błękit, rozmaitość zieleni. Smugą stałem nad jeziorem i z każdą falą wyrzucaną na brzeg byłem bliżej. Stawałem się tylko jedną z rzeczy wielu. Jak listek niesiony z prądem, jak kręgi na rozstępującej się wodzie, jak melodia wędrująca wysokich sosen na piaskach. Słyszeli Państwo to, tylko jedną z rzeczy wielu. To jest cytat z wiersza Miłość Miłosza, który zresztą czytałem. Wiersz bez tytułu. Rybacy naprawiają potargane oka sieci nad jeziorem Genezaret. Schnie w słońcu południa sieć nad jeziorem Wigry. Jest niewidzialny most ponad nimi, jest niewidzialna tęcza. Dziecko, bezdomny, głodny, chory, podtrzymuje ich łuk. A wiatr, najbardziej potrzebującym, nie odmawia pomocy. Jeszcze jeden wiersz Leszka Aleksandra Moczulskiego. Jeszcze jeden wiersz bez tytułu. Dzień zaczyna się nagle, dzień znika nagle. Życie zaczyna się nagle, życie kończy się nagle. Zostaje miłość. Dziękuję bardzo. I może jeszcze jeden wiersz bez tytułu. Naprawdę to wszystko mi się przydarzyło? Jabłoń w obłoku, pogoda wieczoru, czyste powietrze doliny. I wstałem jeszcze raz o brzasku i idę we mgle porannej na jawie. Leszek Aleksander Moczulski, kolejne spoiwo pomiędzy Ryszardem Krynickim, tym miejscem, Suwalszczyzną i Czesławem Miłoszem, który też był dla niego ważny. I pora powoli, żeby przejść do twoich wierszy. Wiem, że wybierałeś tyle możliwych, żeby jak najmniej zostało czasu. Ale czy w ogóle jeszcze mamy? Mamy długi wieczór przed sobą. Tak. Bo ja nie mam poczucia czasu niestety, także proszę, żebyś jednak, żebyś czuwał. Jesteśmy w połowie. Jesteśmy po 2/3, jak myślę. Tak. Nie puścimy cię tak łatwo.
No tak, no ja napisałem trochę w swoim życiu i oczywiście trudno wybrać tych 5 wierszy, które może zostaną, a może nie. Zacznę od wiersza bez tytułu. Z lat 60. minionego wieku oczywiście. Czułość, jakbyś odnalazł w wyludnionym domu bukiecik włosów na ściętej pościeli i kosmyk fiołków więdnący w flakonie, jest w przybijaniu śmiertelnie ranionych do wysp, o których żywi nie słyszeli, i w ocaleniu wstążki dziecinnej z pogromu. Wiersz z pierwszej połowy lat 70. Moja żona walczy o ochronę naturalnego środowiska człowieka. Moja delikatna żona walczy o ochronę naturalnego środowiska człowieka. Jej smukłe ciało ginie rano w chmurach sadzy i siarki, na ulicach rodzących samochody i głód, w załamach wieżowców, niestrudzenie płodzących wielodzietne rodziny, wśród kopalń i hut, w spazmatycznym wnętrzu pełznącego bez ruchu jak szary lodowiec miasta z rdzy i betonu. Szukam jej daremnie, aż nagle porzuconą znajduję w pociągu, sam porzucony w ucieczce przed sobą i ledwo poznaję przez zbyt gruby raster jej niepewny uśmiech na grupowym zdjęciu w żmudnym reportażu o nowych metodach ochrony środowiska w lokalnej gazecie, która znów obiecuje żelazo i węgiel, samochód, nową hutę i którąś tam Polskę dla każdej rodziny, naszej też, niestety. Issa, Danusi i Adamowi. Issa, o którym niedawno czytałem, że choć cierpiał niedostatek i biedę, to szczęśliwie dożył starości, mówi w jednym ze swoich nieprzetłumaczalnych wierszy. Pnij się, ślimaczku, na góry Fuji, ale powoli. Powoli. Nie śpieszcie się słowa i serca. Moja córeczka uczy się czytać. Moja córeczka, dotąd nieomylna, uczy się czytać i pisać i dopiero teraz zaczyna błądzić. A ja swoje stare błędy ludzkości przeżywam od nowa. Nie mogę ci pomóc. Biedna ćmo, nie mogę ci pomóc. Mogę tylko zgasić światło. To jest właśnie ten wiersz, o którym wspominałem, który Czesław Miłosz wybrał do wypisów z ksiąg użytecznych.
najbiedniejszym tej ziemi. Najbiedniejszym tej ziemi ciężkiej pracy nie szczędzi nawet umieranie. Silniejsze od lęku. Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi? Czesław Miłosz. Czym jest poezja? Co ocala? Jedynie imiona, cienie ludzi i rzeczy. Czym więcej być może, jeżeli nie trwożnym, jak bicie śmiertelnego serca, silniejszym od lęku przed nędzą i śmiercią, głosem sumienia, którego narody i ludzie, którego nieludzkie wojny i pogromy nie potrafią zabić ni zniweczyć. Wiersz bez tytułu. Roztargnienie, niepamięć, przypadek, jaszczurka migocąca wśród bluszczu wicierni przywiodła mnie do ciebie na wyspę umarłych, otoczoną murami błękitu i wody. Nadal podziwiam twoje drobne wiersze, a twego życia nie umiem zrozumieć. Cóż, Ezra, wiem mało. Muszę wracać. Kamyk, który na pamiątkę chce podnieść ze ścieżki, patrzy w głąb siebie, zamyka się, milczy. Pozostawiam go ziemi i ciszy niczyjej. San Michele, lipiec 1981. Barbara Sadowska czyta wiersze. Barbara Sadowska czyta wiersze umęczonego, zamęczonego przez oprawcę syna, przez oprawców syna. Zabrakło miejsc, ale jedno pozostaje puste. On jest. Krwawią w nas jego rany. Z wiersz z 1984 roku. Światełko dla K. Gaszę światło, jestem zmęczony. Ledwo tli się we mnie światełko twojego snu. Drży, czuwa. Coś chciał powiedzieć, tylko. Tylko nie wiem co. Może chciał powiedzieć, że już powinienem skończyć po prostu. Miasto. Nade wszystko cenię gospodarność, porządek i czystość. Zamieniło synagogę w miejską pływalnię. Na parkingach targowych nie ma śladu po żydowskim cmentarzu. Dziękuję ci. Byłem tutaj. Błysk gasnących hieroglif promienia na murze i powtarzane z uporem bezradne zaklęcie Kilroy Łoschi, jak naskalne ryty. We wnęce zmroku bezdomny
rozkłada swoje kartony na nocleg. Nikt odbija się w ścianie. Rue de Poitiers. Późne popołudnie, pruszy śnieg. Nieopodal strajkującego Musée d'Orsay widać szary tobołek na skraju chodnika. Zwinięty w kłębek kloszard albo uciekinier z jakiegoś ogarniętego wojną domową kraju nadal leży na kracie. Okutany w koce, śpiwór z odzysku i prawo do życia. Wczoraj miał jeszcze włączony tranzystor. Dziś stygnące monety układają się na gazecie w konstelacji niebyłych planet i księżyców. Ukradkiem. Ukradkiem dyskretnie podnoszę ze ścieżki swojego starszego brata, ślimaka, żeby go nikt nie nadepnął. Starszego pewnie o miliony lat, brata w niepewności istnienia. Obaj jednako nie wiemy, po co zostaliśmy stworzeni. Obaj jednako zapisujemy nieme pytania, każdy swoim najbardziej intymnym pismem, potem strachu, nasieniem, śluzem. Chociaż jest wyłączony, nie wiem. Przez to. Milczałem wiele lat. Nic się przez to nie stało. Ani dobrego, ani złego. Dziś w nocy. Als ein Kranich, Paul Celan. To jest fragment, to jest tak, z wiersza Paula Celana, który zresztą kiedyś próbowałem przetłumaczyć. I po polsku to brzmi jako żuraw. Dziś w nocy odwiedziłem cię w śnie jako żuraw. Ty tego nie będziesz pamiętać, kiedy się zbudzisz. Ty tego nie możesz pamiętać. Zawsze jedno pamięta co innego niż drugie. Zawsze jedno odczuwa inaczej. Dlaczego jako żuraw? Nie wiem. Ale pragnąłem ciebie, choć nie wiem nawet, czy byłem mężczyzną. Ty zresztą miałaś swojego. Co robiłem? Nic, tylko wołałem niemo w nadrannej mgle, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, co wyrosły w tym czasie między tobą a mną, za siedmioramiennymi rzekami losów, w twoim czy moim, nie wiem.
Tak jestem. Od wielu dni chodzę z powrotem po zamglonym Krakowie, ale nie wróciłem jeszcze z mojej różowo-piaskowej, z mojej różowo-wapiennej Jerozolimy. Nadal wracam pod ścianę płaczu. Nadal błądzę w ciasnym labiryncie drogi krzyżowej. Niekiedy w prześwicie nad głową widzę księżyc nadal w pełni. Nadal błądzę u początku. Czy jest pan Żydem? Pyta mnie stary Hasyd. Pewnie młodszy ode mnie. Tak. Jestem poetą. Chciałbym choć raz odpowiedzieć, ale tylko się uśmiecham i mówię do niego Shalom Achi. Jeszcze dwa krótkie, może jeszcze trzy krótkie wiersze, jeśli państwo pozwolą. Pierwszy bez tytułu z tomiku haiku mistrzów. Bezdomny odszedł. Gdyby chciał zostać w schronisku, musiałby porzucić swojego psa. Kobayashi Issa jest już na Facebooku. Aby połączyć się z użytkownikiem Kobayashi Issa, zarejestruj się na Facebooku jeszcze dziś. I pozwolą państwo na koniec jeszcze jeden wiersz bez tytułu. Wracając do domu, zobaczyłem małą, rudą wiewiórkę przebiegającą przez ulicę. Umknęła przed samochodem i błyskawicznie wspięła się na jesion przy parku. Cóż mogło mnie dzisiaj spotkać lepszego? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję, wystarczy. Tak, nie wiem, czy świadomie to skomponowałeś, ale jakoś mi się domyka to spotkanie Miłosza, od którego rozpoczęłeś czytanie z tą wiewiórką, która przebiegła drogę tobie na koniec. Chciałem zapytać Ryszardzie o taką rzecz jeszcze, bo nasunęło mi to pytanie. Mieliśmy wcześniej przed dzisiaj rozmowę z Agnieszką Żuławską-Umedą, która jest tutaj z nami. Japonistką i ona przywołała taką tradycję wschodnich kultur chińskiej najbardziej, że poezję zaczynano pisać w wieku, kiedy człowiek już pozbywał się obowiązków pracy, zawodu, administracji, miał 70 lat, 80 i stawał się poetą. Nie zawsze tak było. Nie zawsze. Całe życie. Ale znaczy ja się po prostu zastanowiłem, bo tak się czekamy na nowy tom Ryszarda Krynieckiego już wiele lat. I ten wiersz, który wcześniej przeczytałeś o milczeniu przez wiele lat, też jakby troszkę mówi o tym, że nie piszesz dużo poezji.
teraz, że dużo tłumaczysz, dużo książek wychodzi spod swojego redakcyjnego warsztatu. A jak jest z poetą, Ryszardzie? To znaczy, no, szczerze mówiąc, to ja to wszystko traktuję jako moją pracę poety. To, że próbuję tłumaczyć, no i to, że od wielu lat wydaję tę serię Biblioteka Poetycka Wydawnictwa A5. Natomiast ja zawsze pisałem mało i to mi zostało właśnie. Ale mam takie poczucie, że i tak napisałem o wiele za dużo. Czy ktoś z Państwa by się chciał do tej rozmowy włączyć i zapytać naszego gościa o coś, może podzielić się refleksją? Bardzo zapraszam. To nie jest konieczne, bo ja wiem, jak trudno jest mówić o wierszach, o poezji w ogóle. Ja w każdym razie sam mam z tym wielki kłopot. Oczywiście będę wdzięczny, jeżeli. Zbyszku, bardzo proszę. A tu jest za tobą, co proszę. Wykonał pan piękny gest, jeden z najpiękniejszych, jaki może zrobić poeta na spotkaniu autorskim, to znaczy czytać innych poetów. Wielki szacunek. Panu się należy za to, że czytał pan innych poetów. Ale w związku z tym mam też pytanie właśnie o ten wybór nie poetów, bo rzeczywiście może czas był ograniczony, że wybrał pan tylko dwóch, ale o ten wybór Miłoszowy. Jest to ogromne dzieło, jak wiemy, poetyckie. Pan zaprezentował nam to tych kilka wierszy i jakby domyślam się ich łączności, ale ja bym prosił pana o swój komentarz do tego wyboru. Ja po prostu wybrałem, no bo gdybym chciał przeczytać wszystkie wiersze Miłosza, które są dla mnie ważne, które są bliskie, no to oczywiście to spotkanie trwałoby może do rana. I więc wybrałem wiersze z książki, o której właśnie Krzysztof Czyżewski kiedyś bardzo pięknie napisał. I o tym spotkaniu. Właśnie, za co jestem mu wdzięczny oczywiście, że pamiętałeś w ogóle o tym. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie to spotkanie. I właśnie pomyślałem sobie, że jadąc do Krasnogródy przeczytam tylko kilka wierszy z tej właśnie książki, ponieważ jak wspomniałem Państwu też to, że wspominałem, także podarował mi ją Jerzy Giedruć. Tak. To jest też dla mnie ważne, oczywiście. Proszę bardzo, Zbyszku, masz. Poczekaj, już jest. Jednak mimo wszystko dostrzegam taką wspólną cechę. Chciałbym jednak o to pana zapytać bardzo, bo dostrzegam, że wspólną cechą wszystkich wierszy, chyba tak myślę, przeczytanych dzisiaj przez pana, jest taki przeciw nicości, że one wszystkie te wiersze były przeciw nicości. Pan jest autorem też chyba tomu Niepodlegli Nicości, prawda? I właśnie w tym kierunku chciałbym o taką jakąś refleksję prosić. Czy to było jakby też no, ważne dla pana w tym wyborze? Tak, naturalnie, że tak. Towarzyszy nam tutaj, towarzyszą prace Wiesława Szumińskiego, który
zarówno plakat, który zapraszał Państwa na to spotkanie, jak i te prace wcześniej przez Wiesława wykonane są z inspiracji poezji Ryszarda Krynickiego i są tutaj i zostaną już tutaj z nami. Proszę, Zbyszku. Aha. Nie wiem, co mi dzisiaj, ale takie jak czasami są takie dni, więc spytam Pana o poetę. Na pewno dla Pana bardzo ważnego, który oczywiście dzisiaj nie wystąpił z wiadomych względów, ale o Zbigniewa Herberta. I poproszę o jakiś, nie wiem, komentarz, anegdotę, opowieść o tym, skąd się wziął się ten list do Ryszarda Krynickiego Zbigniewa Herberta. Tego ja oczywiście nie wiem. Ja w ogóle o istnieniu tego wiersza dowiedziałem się przypadkiem w stanie, bo to jest wiersz z tomu Raport z oblężonego miasta, który ukazał się w stanie wojennym czy tuż powojennym. I pamiętam, jak spotkałem kiedyś, bo mieszkałem wtedy jeszcze w Poznaniu, spotkałem kolegę, z którym razem żeśmy tam współpracowali w wydawaniu takiego pisma podziemnego członków i sympatyków Solidarności, które się nazywało Obserwator Wielkopolski. Nie, to akurat nie był Wojtek Wołyński. Wojtek Wołyński wtedy już był w Stanach na emigracji, tak, po internowaniu w stanie wojennym, tak. No i ten kolega mi mówi, że Zbigniew Herbert napisał wiersz do Ryszarda K. i tak dalej, i że słyszał go w Wolnej Europie. Mnie było bardzo trudno w to uwierzyć, że i myślałem, że on się po prostu przesłyszał, bo jak Państwo pamiętają, Wolna Europa była zagłuszana, prawda, i tak dalej, więc łatwo można było. Tak, no ale wkrótce potem dotarła książka i rzeczywiście mogłem uwierzyć, że jest taki wiersz. Bardzo dla mnie ważny oczywiście. No ja go, cóż mogę powiedzieć, myślę, że to jest jakaś odpowiedź, że to jest późna odpowiedź Zbigniewa Herberta na taką kontrowersję, która miała miejsce w roku 72 chyba, w czasie Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej, która zresztą odbywała się chyba w Stroniu Śląskim. Chyba, tak, to chyba było w Stronie Śląskiej. I Zbigniew Herbert wtedy wygłosił bardzo piękny tekst, poeta wobec współczesności, ale my obecni tam poeci młodzi żeśmy trochę ten tekst atakowali. I ja dobrze pamiętam to spotkanie, bo Zbigniew Herbert przysłuchiwał się tylko tego, co my tam mówimy, ale nic nie mówił, tylko się po prostu uśmiechał. I jak wróciłem do domu, wtedy jeszcze w Krakowie właśnie, to po jakimś czasie mogłem spokojnie przeczytać ten tekst, bo on się ukazał w Odrze wkrótce po tej
po tym spotkaniu i zrozumiałem, że przynajmniej ja tutaj się myliłem i że nie miałem racji. I napisałem wtedy wiersz dedykowany Zbigniewowi Herbertowi i panu Cogito, który, jeżeli państwo pozwolą, to go może przeczytam, bo to jest wiersz, który ja bardzo często czytam i dlatego dzisiaj go nie wybrałem. Wiersz właśnie z 1972-73 roku, jeśli dobrze pamiętam. Język to dzikie mięso. Panu Zbigniewowi Herbertowi i panu Cogito. Język to dzikie mięso, które rośnie w ranie, w otwartej ranie ust, żywiących się skłamaną prawdą. Język to obnażone serce, nagie ostrze, które jest bezbronne. Ten knebel, który dławi powstania słów. To zwierzę oswajane z ludzkimi zębami. To nieludzkie, co rośnie w nas i nas przerasta. Ta czerwona flaga, którą wypluwamy razem z krwią. To rozdwojone, co otacza. To prawdziwe kłamstwo, które mami. To dziecko, które ucząc się prawdy, prawdziwie kłamie. Przywołałeś wiersz, który wybrał Miłosz, twój do tej antologii, a czy masz tutaj wiersz, który jemu dedykowałeś? Tutaj go nie mam. Pawle, bardzo proszę. Dobry wieczór. To ja zadam dwa pytania. Jedno jest do obu panów. Jak już wspominaliście o tym, czy pan Ryszard Kryński wspomniał o tym, o tej rozmowie z Miłoszem pod koniec jego życia, o tym śnie. Mi się przypomniało, że w Tygodniku Powszechnym w jakiejś takiej krótkiej notce Tomasz Fiałkowski wspominał, że Miłosz mówił, że poznał w latach 50. Szandora Maraja. Ja nie wiem, czy może pan też był świadkiem tej rozmowy. To jest niestety taka, nie był. To jest bardzo ciekawa historia, bo my tylko tyle wiemy właściwie z tego zapisu, że właściwie Fiałkowski tego nie rozwija. No to nie ma pytania w takim razie. Ale drugie jest do pana jako tłumacza, bo nawet tutaj mam ze sobą Nelly Zaks. Pan mówi, że pan niewiele pisze, ale pan całkiem dużo przetłumaczył. Jest piękny, duży tom Celanowski, jest Nelly Zaks i Bertolt Brecht. I może pan coś jeszcze przetłumaczy, albo możemy na coś liczyć jeszcze, jeżeli chodzi o przekłady poetów niemieckich. No przetłumaczyłem też trochę wierszy Hansa Magnusa Enzensbergera na przykład, który poety, którego ogromnie cenię, którego też dane mi było poznać i widziałem go kilka razy w życiu. Tłumaczyłem także z języków, których nie znam. Na przykład przełożyłem kilka wierszy Jehudy Amichaja, rówieśnika Zbigniewa Herberta. Oni zresztą się znali i pamiętam ich spotkanie na Festiwalu Poezji w Rotterdamie w 1988. I te wiersze przetłumaczyłem
z przekładów filologicznych. Tam było spotkanie właśnie poetów, niektórych, którzy uczestniczyli w tym festiwalu. Spotkanie właśnie z Jehudą Amichajem. I myśmy tłumaczyli jego wiersze na swoje języki. Z przekładów, jak już wspominałem, filologicznych. Ja tłumaczyłem z przekładów Anny Birkenhauer, która mieszka teraz w Jerozolimie. Ale to zaledwie kilka wierszy. To jest też jeden z tych poetów, których ja ogromnie cenię. Miałem też czy dane mi też było porozmawiać z nim chwilę wtedy właśnie podczas tego spotkania. Byśmy na koniec czytali swoje tłumaczenia i on mi właśnie po tym czytaniu powiedział, że te moje tłumaczenia brzmią tak jak jego wiersze, co było dla mnie oczywiście ogromnie ważne. Jego żona zresztą pochodzi z Polski. Tak. Spotkałem go potem jeszcze raz w Berlinie i potem w Warszawie, bo on przyjechał na spotkanie z okazji ukazania się jego tomu wierszy w tłumaczeniu Korzeniowskiego. Ja cały czas coś tłumaczę, coś piszę, ale na razie do szuflady, bo jestem już stary i jednego się w życiu nauczyłem, że nie trzeba się śpieszyć z publikowaniem wierszy. Z pisaniem może trzeba się śpieszyć, bo można nie zdążyć, ale z publikowaniem niekoniecznie. Proszę bardzo, Andrzej. Tam słuchając pana. Nie, ale by nagrywam. A nagranie, dobrze. Tylko możesz trzymać, bo mi się trzęsie ręka. Słuchając pana, miałem wrażenie, że pan kocha świat. Takie miałem wrażenie, że pan kocha świat. Kocham świat, ale nie wiem, czy z wzajemnością. Tak, kocham i podziwiam. I wiele nie rozumiem. To znaczy, nie rozumiem tego, jak można ten piękny świat tak bezsensownie niszczyć w wojnach. Tak. Jak Zbyszek Fałtynowicz powiedział, piękną rzeczą jest, że poeta czyta innych poetów, daje im głos, tłumaczy. Myślę, że tego wieczora doświadczyliśmy nie tylko, że Ryszard Krynicki czyta innych poetów, ale że potrafi ich wprowadzić w dialog między sobą i zawiązać rozmowę. Miałem poczucie, że było nas troszkę więcej niż widzimy się tutaj dookoła podczas tego
wieczoru, że troszkę żeśmy jakiś obrzęd guślarski praktykowali tutaj. I temu guślarzowi Ryszardowi Krynickiemu bardzo pięknie dziękujemy, Ryszardzie, za to spotkanie. No, tego jeszcze o sobie nie wiedziałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.